Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie film o pomidorach, ponieważ takie filmy cieszą się u mnie na kanale największym powodzeniem, najbardziej Wam się podobają. Są też najczęściej oglądane, ale też ich chcę się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami. Tak więc, dzisiaj będzie film o tym, jak zasieć pomidory. Pomidory mam posadzone chyba 11-12 dni temu, więc prawie 2 tygodnie minęło. Teoretycznie nic im nie brakuje, ponieważ liście są ładnie wybarwione. Te też dość rosną, ale po prostu trzeba je wspomóc, żeby zaczęły nam ładniej iść w górę i nabierać masy zielonej. Do zasilenia, do nawożenia będziemy używać oczywiście na pierwszy raz gnojówki z pokrzywy. Tu już jest ona przepracowana. W ogóle jak sprawdzić, czy skąd wiedzieć, czy gnojówka z pokrzywy jest już gotowa? To po pierwsze wystarczy spojrzeć na górę. Nie ma już piany, więc już jest gotowa. Dwa, że jest bardzo specyficzny zapach. Intensywny. Ale da się wytrzymać. Tak więc ja stawiam telefon na statyw, bo w końcu zakupiłem takowy. Mam nadzieję, że teraz jakość filmu będzie lepsza. I teraz tak. Pierwsze, co musimy sobie zrobić, przynajmniej co ja robię. Widzicie, to jest gnojówka, wiadro z wodą, pojemnik. Ten ma akurat 5 litrów, więc będziemy nabierać pół wody i słoiczek. Słoiczek po drzemie, masa 270 gramów, więc komisyjnie, czyli w mililitrach to jest około 200. 200. Będziemy gnojówkę rozrabiać w proporcjach 1 do 10, czyli 200 ml gnojówki, około 2 litry wody. Teraz pierwsze co, nabieramy sobie wody. No tak jak mówiłem, to ma około pół litra, 5 litrów. Słoiczek. Lepszy byłby kubek oczywiście, no ale jeszcze troszkę, tak, wlewamy. I teraz co ważne, podlewając pomidora, nie podlewajmy go w jednym miejscu, tylko ten nawóz rozprowadźmy dookoła krzaka. Ja wezmę telefon i Wam pokażę, o co mi chodzi. A zaczniemy od tego, co jest najdalej. Ważne, żeby ten nawóz rozlać nie w jedno miejsce, tylko dookoła. Pod każdy krzak wylewamy około 2, no tutaj licząc, no to jest 2,25 litra takiego nawozu. Da on roślinie dostatecznie dużo siły do wzrostu i do rozwoju. Teoretycznie nie byłoby potrzeby, ażeby się bawić w rozrabianie tej oto gnojówki z wodą, ponieważ w chwili, gdybyśmy podlewali nasze pomidory, ona by została dostatecznie rozcieńczona, ale sama gnojówka z pomidorów zawiera bardzo duże ilości azotu. I najzwyczajniej w świecie, jeśli byśmy taką gnojówką czystą chlapnęli na liście, moglibyśmy je popalić. A tak wiemy, że nic takiego strasznego się nie dzieje. Jak widzicie, ja nabieram gnojówkę i nieraz tam jest jakiś badyl od pokrzywy. Tym się w ogóle nie przejmujcie. Jeśli pokrzywa zostanie pod pomidorem, nic
ona mu nie zrobi. A w przypadku takich oto pomidorków będzie jeszcze go dodatkowo zasilać przy każdym podlaniu. Tak więc jak widzicie, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Ja od razu pozdrawiam jednego pana, który ostatnio mnie opierniczył, że wszystko eko nawozy, a on stosuje chemię. No powiem wam szczerze, że przez długi czas nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. W końcu doszedłem do wniosku, że lepiej nic nie odpisywać. Z wiadomych przyczyn. Jeśli ktoś chce siebie i rodzinę truć chemią, jak najbardziej, nie ma co. Nie ma co, po prostu z niektórymi się nie wygra. Tylko że ja uważam, że skoro już robimy sobie trud, chodzimy wkoło tych upraw, dbamy o nie i uprawiamy na własne potrzeby, to można chyba się troszkę postarać. Nie zajmuje to ani dużo czasu, ani nie jest jakaś bardzo, nie pochłania dużo środków finansowych. No i można po prostu zrobić te warzywa, chociaż na własny użytek naturalny, nie? No ale ten pan uważał inaczej, tak więc no nic. Jeśli wy macie swoje zdanie na ten temat, to proszę napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. Dobra, jeszcze tego podleję. Tak. Tak więc jak mówię, no nie trzeba by było teoretycznie tej gnojówki z pokrzywy rozrabiać. Bo wiadomo, będziemy podlewać krzaki, no to będziemy rozwadniać tam ten nawóz, ale no tak jak mówię, jeśli chlapnie nam to na liścia, istnieje ryzyko poparzenia. A tak, nic się nie stanie. Teraz takie nawożenie gnojówką można wykonać raz na 2 tygodnie około. Przynajmniej na razie. Bo potem jak już te rośliny zaczną nam kwitnąć, gdy już będą miały zawiązki owoców, wtedy już wiadomo, że tego azotu za dużo nie będę potrzebowały. Ale na razie pomidor będzie potrzebował jak najwięcej masy zielonej, żeby mógł po prostu wykarmić te owoce. Potrzebuje do wzrostu, tak? O innych nawozach będzie on nagrywane osobne filmy. Tym miłym akcentem chcę zakończyć. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do następnego filmu. Na razie, cześć.